Witam serdecznie, z tej strony Pilarz Amator. Dzisiaj taki spontaniczny odcinek, bardziej pogadankowy, ale poruszający bardzo ważną kwestię, którą trzeba omówić, zanim ruszymy do jakichś konkretniejszych testów czy prezentacji pilarek. A więc dzisiaj tematem będzie, czy opłaca się w ogóle kupować chińską pilarkę. No więc, teoretycznie z ekonomicznego punktu widzenia, tak. Doczekaliśmy się takich czasów, że patrząc na ekonomię, praktycznie każdą chińską pilarkę opłaca się kupić. Dlaczego tak uważam? No bo sprawa z ekonomicznego punktu widzenia jest prosta. Jeżeli maszyna jest w stanie przepracować na tyle długo i wykonać na tyle dużo pracy, że zwraca się jej koszt zakupu, a ona nadal jest zdolna do dalszej pracy, to można uznać, że zakup się zwrócił i już zarabia na siebie. A w tej chwili każda chińska pilarka to potrafi. Dodatkowo każda maszyna, która jest sprzedawana w oficjalnej sprzedaży, jest objęta przynajmniej roczną gwarancją. Więc jeśli trafi nam się wyjątkowo pechowy egzemplarz, no to albo zostanie naprawiony na gwarancji, albo wymieniony na nową sztukę. Oczywiście istnieje jeszcze handel obwoźny i można na różnych straganach lub od różnych obwoźnych sprzedawców kupić takie chińskie pilarki nawet poniżej 200 zł bez gwarancji, no ale to już każdy kupuje na własne ryzyko, więc tutaj o takich rzeczach nie będziemy rozmawiać. Natomiast jeśli chodzi o chiński sprzęt dostępny w oficjalnej sprzedaży, no to teoretycznie, tak jak powiedziałem, z ekonomicznego punktu widzenia każdy jest opłacalny. Natomiast jeśli chodzi już o praktykę, no to już wszystko zależy od tego, jak mamy zasobny portfel, do czego tą maszynę będziemy używać, jak dużo będziemy tą maszyną pracować i do jak ciężkich prac będziemy tej maszyny używać. Ponieważ zakup może być bardziej lub mniej opłacalny. No i o ile maszyna się zwróci i zarabia na siebie, no to powiedzmy szczerze, gdyby ktoś używając zawodowo pilarki, pracując w lesie, miał męczyć się z chińską maszyną i załóżmy co tydzień jeździć do serwisu, albo gdyby zrezygnował nawet z gwarancji, co 2-3 miesiące miałby wymieniać maszynę na nową, no to w końcu skończyłaby mu się cierpliwość, no i wiemy, że te maszyny nie są zbyt komfortowe w pracy, więc na pewno używając zawodowo, no to nie opłaca się kupować, tak? Natomiast z ekonomicznego punktu widzenia dla amatora jak najbardziej. Kwestia, do czego tę maszynę potrzebujemy. Jeśli ktoś ma jakieś przypadkowe prace spontaniczne, na przykład trzeba wyczyścić działkę z tak zwanych samosiejek i nie mamy na to całego dnia, bo jeśli mamy cały dzień lub dwa dni, to można wypożyczyć maszynę markową. Natomiast jeśli mamy mało czasu po pracy, godzinę, dwie, trzy na wykonanie takich prac, no to nie opłaca nam się w tym momencie wypożyczać maszyny. Najtańsze wypożyczalnie biorą tak około 70 zł za dobę. Łatwo policzyć, że 3 doby już mamy taką najtańszą pilarkę za 200 zł. A 6 dni, jeżeli po pracy mamy po 2-3 godziny czasu, no to już mamy taką maszynę za 400 zł. Tak? Więc kiedy mamy jakieś okazyjne prace koło domu, kiedy mamy jakąś jednorazową pracę, no to nikomu nie opłaca się pakować w drogi markowy sprzęt. Natomiast jeśli szukamy pilarki na lata, no to ja jestem zwolennikiem brania wtedy markowego sprzętu, nawet na raty. Ale jeżeli ktoś ma dużo pracy i chce, żeby maszyna służyła mu latami, no to lepiej pomyśleć o czymś lepszym. No, ale oczywiście nie wszyscy dysponują odpowiednią zasobnością portfela, więc nie dziwię się, że są ludzie, którzy są skłonni jednak kupić ten tańszy sprzęt i zaryzykować, a nóż widelec wytrzyma. No, odpowiednio eksploatowana Chinka potrafi czasami długo wytrzymać, jak się nam udany egzemplarz trafi. Ale wracając do ekonomii zakupu. No więc, o ile sam zakup z ekonomicznego punktu widzenia jest opłacalny, o tyle dochodzi kwestia, jak bardzo to jest opłacalny zakup. Niektóre Chinki są bardziej opłacalne w zakupie, inne mniej. No i przygotowałem dzisiaj dużo zakładek w przeglądarce internetowej i będziemy omawiać poszczególne zakładki. No więc zacznijmy od najbardziej chyba znanej na polskim rynku pilarki NAK.
Nie będę się akurat skupiał tu typowo na samej marce NAK. Uważam, że moim zdaniem najbardziej opłacalny jest zakup chińskich pilarek, które mają dość dobrze rozwiniętą sieć sprzedaży i serwisu. No więc ideałem by było, gdybyśmy w okolicy mieli serwis fizyczny. Jak to można sprawdzić? Na przykład na głównej stronie NAKa, dlatego w tej chwili otworzyłem zakładkę właśnie głównej strony NAKa, wchodzimy w zakładkę serwis. I oczywiście mamy tutaj trzy zakładki, gdzie jest najczęstsze usterki i ich rozwiązania, które można rozwiązać samemu. Można zamówić kuriera, ale ideałem będzie, jeśli w pobliżu naszego miejsca zamieszkania będzie serwis jednak fizyczny. Wchodzimy tutaj na tą mapkę i możemy sobie na przykład wpisać dla przykładu, nie wiem, poznański jakiś kod. O. I proszę. I mamy w okolicach Poznania trzy fizyczne serwisy. W tym momencie, jeżeli nie lubimy wysyłać pilarek, nie potrafimy sami naprawiać, to wiemy, że jeżeli kupimy pilarkę NAK, no to w naszej okolicy, załóżmy, są fizyczne serwisy, gdzie możemy zawieźć maszynę, zostanie ona naprawiona. W przypadku takich marek no-name, jak ja to nazywam, czyli kompletnie wymyślonych na potrzeby chwili, na potrzeby jednego sezonu, o, na przykład tutaj, no to mamy problem. Serwis teoretycznie istnieje, ale de facto trzeba tą maszynę odsyłać. I ja nie polecam maszyn tego typu. To są marki wymyślane na bieżąco, po prostu importer wpada na pomysł, wymyśla sobie jakąś krzykliwą nazwę, pod tą nazwą sprowadza dużą partię pilarek, sprzedaje je przez sezon, dwa, czasami trzy. Dużo maszyn oczywiście wraca na serwis. No, przy okazji, tak swoją drogą, możecie zobaczyć, jacy fachowcy składają te maszyny, że to jest nagminne. Nie wiem, czy tu widzicie dobrze, ale nagminnie są źle montowane oporniki zębate, zębami do dołu. To też uważam jest temat na cały odcinek. Znaczy to jest prosta sprawa, zawsze montujemy zębami do góry. Natomiast stwierdziłem, że jest to tak częsty i nagminny błąd podczas montażu pilarek, że zamierzam zrealizować odcinek w terenie, gdzie pokażę, jak się takie zęby zachowują podczas przecinania grubego pniaka, kiedy są prawidłowo założone i kiedy są nieprawidłowo założone. Może jak na przykładzie wytłumaczę, na jakiej zasadzie działają te oporniki, to wtedy widzowie łatwiej zapamiętają i będą prawidłowo montować. Ale jako ciekawostkę powiem, że nawet na stronie NAKSA są pilarki ze źle zmontowanymi opornikami. Zaraz zresztą pokażę wam. O, może tutaj słabo widać. O, proszę. Tutaj tak. Dolny ząb zawsze jest na dół, ale chodzi o pozostałe zęby. Wszystkie są tutaj na dół skierowane. Też jest źle zamontowane. Na filmiku, gdzie jest pokazane cięcie, już jest prawidłowo zmontowany naks, a tutaj mamy błędnie. Ale wracając do naszej pilarki no name, oj, przepraszam. Więc zaraz po zakupie pilarek na targu obwoźnego sprzedawcy bez gwarancji, najmniej opłacalne są tego typu maszyny. Proszę się nie sugerować tutaj tą konkretną nazwą. Nazwy mogą być dowolne, wystarczy wejść na Allegro i tam wybór tego typu pilarek jest ogromny. Najczęściej są w przedziale między 200 a 300 zł, chociaż w tej chwili ceny się bardzo szybko zmieniają, ponieważ to jest uzależnione od kursu dolara. Kurs dolara rośnie, no to w tym momencie ceny chińskich pilarek też na bieżąco są aktualizowane. No więc po pierwsze, tutaj mamy najgorszy dostęp części, najgorszy dostęp do serwisu. Pilarka, jak się trafi udana, potrafi sporo wytrzymać, ale jeśli nawet nawali jakaś pierdoła, to ciężko zdobyć i często te maszyny są sprzedawane z dodatkowymi prowadnicami, z dodatkowymi szarpakami do odpalania. No ale jeśli ktoś sam nie lubi rozkręcać maszyny, nie potrafi naprawiać, no to jest na kłopot. Zakup takiej pilarki jest ewentualnie opłacalny, jeśli naprawdę mamy tylko jednorazową pracę do wykonania.
przykładowo, nie wiem, dwa drzewa do ścięcia na działce i pocięcia, czy coś w tym stylu, i nie zależy nam na tym, żeby maszyna wytrzymała trochę dłużej, no to wtedy faktycznie możemy pójść po najniższej linii oporu i kupić najtańszą sztukę. Ryzyk fizyk, zepsuje się, to odeślemy. Tak samo na przykładzie tej maszyny nie polecam kupowania tego typu wynalazków w marketach. W marketach też jest mnóstwo pilarek typu Harder i inne też tanie maszyny. Natomiast serwis poprzez drogę marketową to jest droga przez mękę. Jeżeli kupujemy maszynę typu No Name, czyli taką sezonową w markecie, i się zepsuje, no to musimy pojechać do marketu i tam z dowodem zakupu oddać na gwarancji. Oni wysyłają to do centrali, centrala wysyła to do serwisu importera, więc z doświadczenia wiem, że taka maszyna potrafi 2, 3, a nawet 4 tygodnie spędzić w serwisie. No bo wiadomo, droga z marketu do centrali, z centrali do importera, zanim zdiagnozują, naprawią, zanim odeślą, to jest naprawdę bardzo długi termin, to w tym czasie no, można stracić cierpliwość. Znam to z autopsji, ponieważ mój tata kiedyś się skusił i kupił najtańszą, no właściwie nawet nie była kosa spalinowa, podkaszarka, najtańszą podkaszarkę chińską w markecie i lądowała w serwisie chyba 3 albo 4 razy i za każdym razem tak długo czekaliśmy, że po ostatniej usterce ojciec stwierdził, że jak tym razem wysiądzie, to już nie naprawia. No i ku mojej radości, chociaż za tym ostatnim razem chyba na złość nie chciała się popsuć, ale ku mojej radości wreszcie padła. No więc tutaj, a jeszcze a propos tych sprzętów No Name, to też uważam, że jest to temat na oddzielny odcinek, ponieważ przy tych najtańszych pilarkach regularnie są zakłamywane parametry. Regularnie sprzedawcy oszukują, jeśli chodzi o moc tych maszyn i inne parametry. Aczkolwiek, ponieważ większość chińskich pilarek jest na bazie tej samej konstrukcji, można bardzo łatwo rozpoznać i oszacować, jaką faktyczną moc ma taka pilarka. Tutaj możemy sobie sprawdzić. Tutaj też jest niezły numer. O, 2900 koni mechanicznych. No nie, to jest akurat literówka. 2900 W. O, proszę. Piła łańcuchowa 3,9 konia mechanicznego. Jak to zweryfikować? Proszę, pojemność silnika 52 cm sześcienne i już wiemy, że ta maszyna ma w przedziale maksymalnie między 2,7 do 3 koni mechanicznych. Pytanie, kiedy była sprowadzona? Jeżeli była sprowadzona niedawno, to nie ma więcej jak 2,7 konia, bo taka ciekawostka, chińskie pilarki są coraz słabsze z powodu nor emisji spalin. Importerzy, a raczej dostawcy tych pilarek, czyli chińscy producenci, nie potrafią inaczej tego problemu rozwiązać, jak po prostu dławiąc te maszyny i w ten sposób mieszczą się w normach i każda kolejna partia chińskich pilarek, co przychodzi, jest coraz słabsza ze względu na dławienie z powodu coraz ostrzejszych norm emisji spalin. No więc, o, tutaj mamy Ursusa. No więc omówiliśmy najtańsze pilarki, czyli takie tam 200-300 zł, no najmy, który się nie opłaca. Wspomniałem już, że dobrze sprawdzić, czy na przykład jest serwis w naszej okolicy i de facto znam dwie firmy, jak do tej pory, które mają dość dobrze rozbudowany serwis w Polsce. Jest to właśnie NAK i są to pilarki sprowadzane przez firmę Krysiak. Firma Krysiak, no że tak powiem, mam słabość trochę do tej firmy, z prostej przyczyny, o tutaj na głównej stronie możemy zobaczyć, że firma Krysiak jest właścicielem marek Faworyt, Lider, Handy. I tak działa większość polskich importerów chińskich maszyn, że wymyślają jakąś nazwę, wymyślają jakąś markę i sprowadzają maszyny. I teraz jest pytanie, czy zamierzają promować tą markę, czy chcą klienta przywiązać do tej marki, to jest dość istotne, bo wtedy starają się sprowadzać maszyny lepszej jakości, czy wymyślają taką markę sezonową, tak jak tam wcześniej ta pilarka, którą już wyłączyłem zakładkę. W przypadku firmy Krysiak mam słabość, dlatego że centrala tej firmy jest dosłownie 1,5 km od mojego domu,
Więc jest dość duża wygoda, ponieważ jeżeli kupię coś, nieważne czy przez internet, czy u nich na sklepie, bo zdarzyło się, że pewnego produktu już nie mieli na sklepie, ale jeszcze krążył po sklepach internetowych, więc zakupiłem z ciekawości przez internet. Natomiast w razie jakichś problemów, to po części, czy w razie gdyby trzeba było do serwisu oddać, to po prostu podjeżdżam na miejsce i wtedy taka maszyna tam. Góra kilka dni w serwisie jest zrobiona, ponieważ serwis jest na miejscu. Tutaj również mamy zakładkę serwis, jak każdej szanującej się firmie. O, jest, zobacz wszystkie serwisy. Dajmy na to województwo. Warmińsko-mazurskie, proszę. No, akurat nie chcę się szukać mapy, ale tutaj możemy znaleźć w każdym województwie serwisy śląskie i tam na pewno możemy kupić i tam możemy też serwisować te maszyny. Wracając do konkluzji, najbardziej opłaca się kupować chińskie pilarki, których marki są dość trwałe, tak? Czyli importer nie zamierza co sezon zmieniać nazwy pilarki, tylko stara się w jakiś sposób tę markę wypromować na rynku i ma dość rozbudowany serwis. Oczywiście takie maszyny są trochę droższe, tutaj mówimy o kwotach już powyżej 400 zł. Czasami trafiają się maszyny za 350 w tych okolicach. Tu już dochodzą i po 500 i po 600 zł, no wszystko zależy od wielkości klasy maszyny. Aczkolwiek mamy rozbudowany serwis, mamy bazę części. Czy to w przypadku Naka, czy to w przypadku Krysiaka. Mamy gdzie zamówić te części, mamy gdzie oddać maszynę do serwisu. Można powiedzieć, że taki sprzęt jest chiński najbardziej opłacalny w zakupie. Natomiast jeżeli mówimy już w cudzysłowie o markowych chińskich pilarkach, no to też trzeba uważać na pułapki. Jeśli chodzi o taką elitarność czy markowość, też potrafią importerzy przesadzić. No i tutaj dla przykładu, gdzie my mieliśmy, o, jest Ursusik. To jest przykład takiej przesady. No i właściciel marki NAK, on widać lubi bazować na sentymentach Polaków. To właśnie ta firma wypuściła swego czasu pilarki Ursus. Były to te same konstrukcje co NAKa, jednak uzyskali prawo, prawdopodobnie dogadali się z Ursusem i uzyskali prawo do korzystania ze znaku firmowego Ursus i tym samym pilarki były trochę droższe od, nazwijmy to, oryginalnych naków, jednak niczym się nie różniły. De facto bazowali tylko i wyłącznie na sentymencie Polaków. Za sam napis Ursus trzeba było dopłacić do pilarki. Więc w tym momencie nie warto kierować się sentymentami, ponieważ Ursus nigdy nie produkował pilarek, nie produkuje. Ursus w tej chwili nawet ciągników już nie produkuje, jest tylko nalepka na koreańskie ciągniki dawana, więc w tym momencie płacimy tylko przez nasz narodowy sentyment. Oczywiście to już się przejadło. Tutaj udało mi się znaleźć zdjęcie na stronie NAKA, chyba tej gałęziówki tak zwanej, ponieważ już wyprzedali większość pilarek Ursusa i chyba już nie będą mieć ich w ofercie. Za to importer, aha, tu jest kolejny przykład. To też jest przestroga. Tu jest kolejny przykład bazowania na zaufaniu do jakiejś znanej nazwy, jakiejś znanej marki. To jest typowy Chińczyk. Łatwo zauważyć, konstrukcja mniej więcej podobna do większości chińskich pilarek. Jednak ten importer dogadał się z Hyundaiem, nawet może nie tyle importer. Mocno w Turcji są promowane, z tego co pamiętam, kiedyś widziałem reklamę. Swoją drogą reklama to był też hit sezonu, ponieważ tam pokazywano, że ta pilarka tchnie nawet cegły i siporex. Dosłownie. No więc ta firma, która u Chińczyków zamówiła te pilarki, dogadała się z Hyundaiem, prawdopodobnie odpalają im procent od sprzedaży i korzystają ze znaku Hyundai. No, w dzisiejszych czasach nie ma już świętości, jak widzicie. To jest typowy Chińczyk ze znakiem Hyundai'a. Bazuje na sentymencie ludzkim do marki, do zaufaniu do marki Hyundai. I proszę, cena.
791 zł za pilarkę o pojemności 46 cm sześciennych. No, typowy Chińczyk sprowadzany przez polską firmę pod polską marką, no to kosztuje 400-450 zł, tak? W tym przedziale pojemnościowym. Jakiś już naprawdę lepiej wykonany, z dłuższą gwarancją, no to góra 500, a tutaj mamy cenę prawie 800 zł, tylko za to, że mamy nazwę Hyundai. Idziemy dalej. No więc nie warto kupować najtańszych pilarek, które nie mają bazy serwisowej, i nie warto kupować drogich pilarek chińskich, które bazują na jakiejś znanej nazwie. I teraz nie wiem, czy mam przejść do hitu sezonu, czyli do pilarek NAX. No dobrze, to w takim razie przejdziemy tutaj, ponieważ napisałem chyba w dniu dzisiejszym dość obszerny komentarz pod filmem pana Dariusza, którego bardzo szanuję i którego kanał bardzo lubię. No więc, szczerze mówiąc, bardzo mnie te maszyny interesują. Bardzo mnie interesują, jednak nie jestem w stanie w tej chwili przetestować. Przyznam wam się szczerze, że choć sam posiadam sporo pilarek, to trzy maszyny zakupiłem tylko i wyłącznie na potrzeby kanału. Chciałem mieć przekrój rynku, żeby móc wykonywać rzetelne testy i recenzje dla moich widzów. No, potrzebowałem trochę większej bazy sprzętowej, żeby zbudować jakieś podstawy kanału, ponieważ mam nadzieję, że kanał rozwinie się na tyle mocno, że importerzy sprzętu albo sami będą mi podsyłać maszyny do testowania, albo będę w stanie z funduszy kanału, bądź ewentualnie z jakichś zbiórek dokonywać zakupów, żeby testować sprzęt, który najbardziej interesuje moich widzów. Na chwilę obecną nie mam możliwości przetestowania pilarek NAX, aczkolwiek jest to bardzo ciekawy temat, ponieważ to może być największa porażka sezonu albo największy sukces sezonu. Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Pokrótce mniej więcej powiem wam, co tam w komentarzu u pana Dariusza napisałem. No więc po pierwsze, jest to ta sama firma, która sprowadza Naki, albo raczej ci sami inwestorzy. Proszę, tutaj możemy zobaczyć, nie wiem, czy widzicie, po prawej stronie, gdzie teraz kręcę kursorem. Niestety na tym komputerze nie mam zainstalowanej aplikacji do rysowania na monitorze, więc musicie tutaj dostrzec sobie moją myszkę. NAX Power spółka z o.o. Została powołana oddzielna spółka do obsługi marki NAX, jednak siedziba tej spółki jest dokładnie taka sama jak siedziba firmy NAK. O, proszę bardzo. NAK spółka z o.o. też. Raszyn, ulica Krakowska 39. To jest dokładnie ten sam adres, czyli ta sama firma się tym zajmuje. Prawdopodobnie ktoś w dziale marketingu wpadł na pomysł, żeby zrobić chińską pilarkę premium. No, oczywiście oni nie mówią wprost, że to są chińskie pilarki, ale generalnie my wszyscy wiemy, że są chińskie. Postanowili zrobić taką markę premium, jakby lepszą wersję na NAK, i w pewien sposób poczynili kroki, które mają uwiarygodnić, że będzie to sprzęt premium. Jednak czy to chwyci, nie jestem pewien. Po pierwsze, jak pan Dariusz już zauważył, robiąc inspekcję, że tak powiem, w markecie Leroy Merlin, mają lepsze filtry powietrza. Czyli podejrzewam, że silniki są identyczne, to jest to samo co NAK. Natomiast lepszy filtr powietrza zwiększa żywotność tego silnika. Wszyscy ci, którzy mają NAKi, wiedzą, że one potrafią dużo wytrzymać, nawet zasysając wióry przez gaźnik. Więc kiedy rozwiążemy problem czystego powietrza, a raczej dostawania się wiórów do gaźnika, no to automatycznie zwiększa to żywotność maszyny. Kolejna sprawa, podobno spełniają normy emisji spalin Euro 5. Zostało to osiągnięte poprzez zdławienie silników. One nie posiadają takich parametrów jak w cudzysłowie oryginalne NAKi, co też prawdopodobnie przyczyni się na dłuższą żywotność tych maszyn. Jednak jest pewien problem. Otrzymujemy maszynę, która jest stosunkowo słaba, stosunkowo ciężka, porównując to z mocą. I co uzyskujemy w zamian? Mamy dłuższą gwarancję, 3 lata, więc jeśli ktoś używa koło domu pilarki, no to faktycznie pilarka wygląda ładnie,
Jeśli będzie wytrzymywać te 3 lata, a przy amatorskiej pracy to nie jest jakiś duży problem, jeśli ktoś tylko wkoło domu używa maszyny, to spokojnie wytrzyma, to faktycznie ktoś może być zadowolony z takiej maszyny. Jednak jeśli ktoś więcej tnie, no to trzeba spojrzeć bardziej krytycznie. Po pierwsze, cena. Przepłacamy za ten znaczek. Ja przepraszam, ale nie umiem zbytnio wymawiać angielskich nazw, ale Breaker Station nigdy nie produkował i nie produkuje silników dwusuwowych. Dlatego mieliście okazję zobaczyć tutaj tą zakładkę. Osobiście wszedłem, żeby przejrzeć ofertę firmy. Dzwoniłem nawet do przedstawiciela, podchwytliwie podpytując, i oni nigdy nie zajmowali się silnikami dwusuwowymi. Natomiast na stronach NACSA jest napisane, że one są robione na licencji Breaker Station, czyli, o proszę, tutaj mamy produkty na licencji Breaker Station. Nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam, ale musicie mi wybaczyć, z angielskiego jestem słaby. No więc jedyna licencja, jaka tutaj jest, to jest prawo do używania tego znaczku. Tak jak powiedziałem, no dzisiaj nie ma świętości, firma produkująca silniki dostaje swój procent od sprzedaży, oni przyklejają tą naklejkę na pilarkach i w ten sposób chcą zyskać zaufanie klienta. To pozwala im podnieść ceny. Proszę bardzo, 659 zł. Na stronie internetowej są trochę tańsze niż Leroy Merlin. Tak, z 200. To jest takie maleństwo. 600 zł. Największy model. Tutaj za prawie 790, a w Leroy Merlin widziałem za 849. No więc co mnie niepokoi? Płacimy dość dużo za maszynę, która jest stosunkowo ciężka i ma mało mocy. Może i jest bardziej trwała od NACA, ponieważ widać, plastiki są lepszej jakości, filtr jest lepszej jakości, silnik jest dławiony, czyli jeżeli nie wykorzystuje swojego pełnego potencjału, no to teoretycznie pochodzi dłużej, ale praca nim będzie mniej wydajna, bardziej męcząca. Zagadką jest prowadnica, ponieważ wszystko jest utrzymane w takim designie, żeby promować markę. Nie wiemy, czy ta prowadnica jest chińska i łańcuch, czy jest chiński, czy są markowe, na przykład Oregona, ale zamówione po prostu, żeby były pomalowane w barwach NACSA. To jest jedna wielka zagadka, więc de facto płacimy sporo, do końca nie wiedząc za co. Kolejna sprawa, ktoś może zwrócić uwagę, to jest instrukcja obsługi od NACSA. I tutaj możemy zobaczyć, że mieszanka paliwowo-olejowa jest 1 do 40. To też może niektóre osoby zmylić, że jest to maszyna lepszej jakości i faktycznie na licencji firmy Breaker Station. Otóż nie. Nie jest to żadna rewelacja. Chińskie pilarki spokojnie pracują na mieszance 1 do 40. Uważam, że to jest też temat na cały oddzielny odcinek, ponieważ nieporozumień z proporcjami mieszanki przy chińskich pilarkach jest ogrom. Natomiast powiem tak. Jest firma, która sprowadza chińskie pilarki, która w instrukcjach obsługi od początku pisała 1 do 40. Nie zalecali bogatszej mieszanki podczas docierania. Te maszyny chodziły i chodzą i skoro nie zmienili tych wytycznych, to znaczy, że się to sprawdza. Więc dlaczego w przypadku NACSA nie miałoby się sprawdzić? Tym bardziej, że te pilarki są zdławione, mają obniżoną moc. Jeżeli silnik nie jest wysilony, nie osiąga swoich pełnych parametrów, nie osiąga pełni możliwości obrotów, no to jeżeli zastosujemy dobrej jakości olej, to nawet na okresie docierania można spokojnie pracować na 1 do 40. Nic się tu nie stanie, natomiast firma dzięki temu zachowa pozory, że maszyny są wyższej jakości i być może pochodzą z innej fabryki. Tym bardziej, że jest tutaj zaznaczone, oho, tu, dobrze wymieszać przefiltrowaną benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej 95 z dobrej jakości olejem silnikowym syntetycznym lub półsyntetycznym, przeznaczonym do silników dwusuwowych. Oczywiście nie każdy się tutaj zastosuje, ale jeżeli ktoś się sumiennie zastosuje i kupi olej dobrej jakości, to spokojnie może Chińczyka docierać na mieszance 1 do 40.
ale znając, jeżeli ktoś miał trochę do czynienia z chińskimi pilarkami, to znając życie, każdy zastosuje na początku trochę bogatszą mieszankę, a później będzie pracował 1 do 40. Więc to, że nie zalecają na docieraniu bogatszej mieszanki, to wcale nie jest dowód na to, że te maszyny są dużo lepszej jakości. 1,6 kW. Łatwo to przeliczyć. 1,6 razy 1,36 mamy 2,17, no niecałe 2,2 konia mechanicznego. No kurczę, maszyna o tej pojemności i o tej wadze, no słaba. Ale tu jeszcze powiedzmy, że te różnice w mocach nie są takie duże. Zdaje się, że Nago tej pojemności ma 2,5 konia spokojnie. Więc ktoś, kto kupuje pierwszą pilarkę w życiu, tutaj tego akurat nie odczuje. Natomiast największą porażką jest model flagowy. Tego jeszcze zostawimy na chwilkę. Model flagowy, tak. 2 kW. To jest 2,7 konia. Nie wierzycie? Proszę, 2,72 konia. Z pojemności 61,5 cm sześciennego. To jest wypisz, wymaluj, NAK CST61. Pytanie tylko, jaki to jest gaźnik. Ponieważ wszystko zaślepia naklejka firmy produkującej silniki do kosiarek, więc nie wiadomo, czy tam jest Walbro, czy Chińczyk. Tak samo jak nie wiemy, jaka to jest prowadnica, ani jaki łańcuch. Więc płacimy tak wysoką kwotę za bardzo ciężką maszynę, bo nie da się ukryć, że NAK CST61 to jest ciężka maszyna. No ale ma też trochę mocy, natomiast to nie ma kompletnie mocy. I teraz dla porównania konkurencja. Nie ta, nie ta. O, proszę, faworyt od Krysiaka. 2,7 konia. Te pilarki miały kiedyś 3 konie, jednak właśnie ze względu na emisję spalin są zdławione do 2,7. Pojemność 53 cm, waga 5,1 kg. To jest oczywiście waga bez prowadnicy łańcucha. No ale de facto maszyny tej pojemności, one tak ważą od 5,1 do 5,5 kg. I teraz możemy sobie to porównać. Takiego grzmota z prowadnicą jeszcze 50 cm i z taką mocą. Oczywiście pojemność robi swoje, to jest dość duży moment obrotowy, ale mimo wszystko, no tak potężna, długa prowadnica i tak niska moc, to u konkurencji za 455 zł mamy pilareczkę o mniejszej pojemności, czyli mniejszym apetycie na paliwo, o tej samej mocy. No kurczę, i to można powiedzieć, że jest opłacalny zakup. No i jakie tutaj się rodzi pytanie? No więc, kiedy już mamy do zapłacenia 800 zł, albo ponad 800 zł za pilarkę chińskiej produkcji, o ile się zorientujemy, że mamy do czynienia z Chińczykiem, no to w tym momencie zaczynamy się zastanawiać, czy może nie lepiej kupić coś markowego. Co prawda sztyle mają ceny z kosmosu, no ale jeżeli mamy dać 800 zł za maszynę, która ma tylko 2,7 konia mechanicznego i tak dużą masę, to może wziąć na ratę jakiegoś sztylka, który ma na przykład 2,3 konia. No fakt, że różnica jest duża, bo sztyle są strasznie drogie. Biorąc pod uwagę osiągane obroty przez te pilarki i tak dalej, ich wydajność cięcia jest bardzo wysoka, więc w tym momencie zaryzykowałbym stwierdzenie, że sztyl o mocy 2,3 konia na łańcuchu Pico przy prędkości, jeśli chodzi o prędkość przecinania pniaka, to zje tego naksa, ale pewności nie mam. No, na Henny bym przetestował. Tak samo mamy tutaj Husqvarny. No, fakt, że to są bardzo małe, słabe pilareczki. No, ale jeżeli już mamy płacić, wróćmy jeszcze do naksa. Jeżeli mamy zapłacić 700 zł za Naxa, który ma tam ile? Niecałe 2,2 konia, to w tym momencie można się zastanowić, czy nie lepiej kupić na przykład Husqvarnę. Co prawda trochę słabszą, ale jest to maszyna bardzo lekka, bardzo oszczędna, pracująca na mieszance 1 do 50. Na pewno dużo lepiej wykonana. To samo tutaj. Najdroższe maszyny na rynku. Ale na przykład taki
Stihl MS 180 o mocy 1,9 konia. Co prawda droższy o 300 zł. No ale te 1,9 konia w Stihlu, a 2,2 konia w Naxie, no ja bym zaryzykował, że Stihl tutaj będzie wydajniejszy. Nie jestem pewien, że Stihlek go zje. No ale niekoniecznie musimy patrzeć na te najdroższe maszyny typu Stihl czy Husqvarna. Wyłączymy tutaj zakładki. Są inne markowe pilarki i na przykład niektórzy producenci poszli po rozum do głowy i postanowili zrobić konkurencję, już tak powiem, chińskiej inwazji. I na przykład włoska firma Olomac, znana też z profesjonalnych pilarek, wypuściła serię H. Są to prawdopodobnie pilarki zamawiane w Chinach, jednak pod wymagania Olomaca i możliwe, że nawet z projektu Olomaca, tego nie wiem. Na pewno nie są to maszyny robione w tych samych zakładach, co profesjonalne Olomaki. Natomiast mają bardzo dobry stosunek ceny do jakości. I w tym momencie, gdybym miał kupić Naxa, to już bym wolał kupić Olomaca. Proszę bardzo. Model najmniejszy, GSH400. Dysponuje mocą 2,3 konia mechanicznego, z mniejszej pojemności. Waga 4,5 kg, tak? Pamiętamy tutaj tego Naxa, proszę, 6,5 kg i tam było niecałe 2,2 konia. Natomiast w przypadku tu mamy 2,3 konia i to chyba użyteczne, bo Olomac wiem, że lubi rozpisywać oddzielnie moc silnika, oddzielnie moc na prowadnicy. Taka jest cena tej pilarki w sklepie. O tak, moc silnika 2,5, moc użyteczna 2,3 konia mechanicznego. Jeszcze raz wróćmy do Naxa. 660 zł w zaokrągleniu na stronie internetowej. W Leroy Merlin będzie droższy. Dokładamy stówę i mamy maszynę mocniejszą i lepiej wykonaną. Idźmy dalej. Model GSH510. 3 konie mechaniczne. Taką maszynę już można trochę popracować. Co prawda to jest w pełni amatorska maszyna, nie ukrywajmy, to jest amatorska maszyna, jednak wykonana dużo, dużo lepiej niż chińskie oryginały, pracujące na mieszance 1:50. Cena w sklepie. Proszę, i teraz porównajcie sobie tego amatorskiego Olomaca dla farmerów z flagowym Naxem. 2,7 konia z takiej pojemności przy takiej masie. Tu mamy 150 zł drożej, no 160 i mamy 3 konie mechaniczne na prowadnicy przy masie 5,1 kg i już maszynę no dużo bardziej renomowanej firmy. No i największy model GSH560. Powiem szczerze, że był taki moment, że zastanawiałem się nad zakupem tej maszyny. Tu są dane 3,5, właściwie nieduża różnica tu jest w mocy. 3 konie, no tak, bo też nieduża różnica w pojemności. 3,5 konia i to jest cena. No i teraz powiedzcie szczerze, gdyby ktoś miał zapłacić w Leroy Merlin 8,5 zł za Chińczyka, bo to jest cena w sklepie firmowym internetowym, natomiast w Leroy Merlin jest za 8,5 zł ta maszyna, to nie lepiej dołożyć 250 zł za taki sprzęt. 3,8 konia, 3,5 konia na prowadnicy przy pojemności 54,5 cm i wadze 5,2 kg. No więc w tym momencie przepłacanie za krzykliwe znaczki i robienie pilarki premium z chińskiej maszyny jest kompletnie nieopłacalne. Więc uciekamy stąd. O, i tu jeszcze taka ciekawostka. Ponieważ lubię pana Dariusza, ale nie ze wszystkim się zgadzam z panem Dariuszem, to chciałem nawiązać do jednej rzeczy. Puszczę wam teraz fragmencik. No.
zupełnie inna konstrukcja. Słuchajcie, jest ten lider, to jest zupełnie inna konstrukcja niż NAK i z tego co widzę, to budzi dobre nadzieje i myślę, że jak ktoś chce małą pilarkę, to lepiej jednak kupić tego lidera, bo on już nie ma tej wady z gaźnikiem i z walącym się brudem do środka. Tyle wystarczy. No więc chciałem tylko powiedzieć, że pan Dariusz nie do końca ma rację, no ale to nie jest wina pana Dariusza, po prostu nie miał do czynienia za dużo z tymi pilarkami. Otóż to nie jest inna konstrukcja niż NAK. Chińskie pilarki możemy podzielić na pilarki o małych pojemnościach i o większych pojemnościach. I pilarki o małych pojemnościach do około 41 cm sześciennych bazowały na trochę innej konstrukcji, a pilarki powyżej tej pojemności są już bazują na innej konstrukcji kartera. I teraz wszystkie te malutkie mniej więcej wyglądają tak samo. I zaraz to wam udowodnię. Proszę. To jest najmniejszy model NAKA o mocy 1,8 konia mechanicznego. I jak łatwo zauważyć, tutaj jest zbiornik na paliwo, a tu jest zbiornik na olej. Minimalnie, wiadomo, różnią się plastikami, ale gdyby otworzyć tą maszynę, to jest dokładnie ta sama konstrukcja co lider. Różnią się detalami, być może u innego producenta są zamówione, bo akurat ten NAK ma troszeczkę mniejszą pojemność, 38 cm, a lider, z tego co pamiętam, ma 41. Natomiast jest to dokładnie ta sama konstrukcja i jeszcze wam pokażę to na przykładzie NAKSA. Proszę, to jest najmniejszy model NAKSA. Ze źle założonym tutaj opornikiem, ale proszę, tutaj jest zbiornik paliwa, to jest zbiornik na olej, to jest dokładnie ta sama konstrukcja. Na czym polega problem? Że tych maszyn po prostu jest tak mało i dlatego pan Dariusz mógł nie zauważyć, że to jest to samo. Że ten lider ma podobną konstrukcję jak NAK, właściwie taką samą konstrukcję jak NAK. W zakupie te pilarki wychodzą bardzo podobnie jak większe modele. I to jest główny problem. Czyli na tych najmniejszych importer ma najmniejszą marżę. Dodatkowo one były sprzedawane tylko z chińskimi łańcuchami, z chińskimi prowadnicami, co też powodowało pewne problemy. Nie opłacało się zamawiać egzemplarzy z markowymi prowadnicami i łańcuchami, ponieważ ich ceny by się zrównały z cenami większych modeli. Natomiast w detalu logiczne jest, że im większa pilarka, im większa moc, tym wyższa cena. Jeżeli mała pilarka cenowo wychodzi tak samo jak duża, to nikt nie będzie chciał tych małych kupować, każdy będzie chciał większą. No oczywiście, o ile nie będzie za duża, za ciężka, to każdy jednak będzie chciał kupić trochę większą pilarkę w tej samej cenie. Dlatego marże na tych małych pilarkach były nieduże i nie opłacało się do nich montować, nie opłacało się sprzedawać egzemplarzy wyposażonych w markowe prowadnice, w markowe łańcuchy, co ma miejsce w przypadku większych modeli. I dlatego zauważyłem, że importerzy po prostu zrezygnowali z tych maszyn, przestali je sprowadzać i właściwie tylko NAK ma jeden model w ofercie i można zobaczyć, że nawet dość drogo wychodzi. Krysiak ma sporo takich modeli i o właśnie tutaj mogę wam pokazać, ja mam akurat lidera pomarańczowego, ale proszę, lider, tutaj mamy zbiornik paliwa, tu mamy zbiornik na olej, po zdjęciu pokrywy to jest dokładnie to samo co ten NAK i to samo co ten NAKS. O, to jest ta sama konstrukcja. Oczywiście różnią się detalami, ponieważ każda z tych firm zamawia pod siebie i tam pewne drobiazgi się różnią. W tej chwili ceny tych liderków trochę podskoczyły. Zobaczymy, o, to jest 370 zł w zaokrągleniu. Ja jeszcze kupiłem rok temu za 300 zł tego liderka i powiem szczerze, zrobię jego recenzję. Bo to jest ciekawa pilarka. Jest to bardzo udana pilarka, a jednocześnie strasznie denerwująca, ale o tym zrobię cały odcinek, gdzie będzie prezentacja i to będzie jeden z głównych bohaterów testu Zażynamy Chinkę. No i właściwie tych pilarek się nie widuje w przypadku tych tak zwanych marek no-name, czyli takich sezonowych, ale były lata, jakieś kilka lat temu, że na Allegro dużo tego krążyło.
I swoją drogą to właśnie te małe chińskie pilareczki o małych pojemnościach bardzo często były bohaterami strasznie przekłamanych danych. Ja widziałem już na Allegro, ale to było kilka lat temu, egzemplarze, które miały bardzo takie wymyślne obudowy plastikowe, robiące bardzo rasowe wrażenie. I w opisie potrafił sprzedawca napisać, że taka maszyna ma 6,5 konia mechanicznego albo nawet 7 koni. No, trudno się nie roześmiać. Myślę, że to też jest temat na oddzielny odcinek, jak rozpoznać pilarki po budowie, ile mogą mieć mocy i żeby nie dać się oszukać. I powiem Wam szczerze, że to, że te konstrukcje są tak do siebie zbliżone, jest pewną zaletą. Ponieważ jeśli kupujemy pilarkę no name za 200 zł, to mniej więcej po budowie tej pilarki, po tłumiku, po kształcie możemy oszacować, po pojemności silnika, mniej więcej możemy oszacować, z jaką realną mocą mamy do czynienia. Czyli nie damy się nabrać, tak? Jeżeli sprzedawca nam sprzeda pilarkę i pisze, że ona ma 4 konie albo 5 koni mechanicznych, a my widzimy na przykład, że maszyna ma tłumik z pojedynczym wylotem, że ma na przykład zbiornik oleju, zbiornik paliwa obok siebie, no to już wiemy, że jest to maszyna, która maksymalnie ma 2 konie mechaniczne. Bo one tak miały, też zostały zdławione z powodów emisji spalin i jeszcze pamiętam 2 lata temu miały około 2 koni mechanicznych, w tej chwili 1,9. No i jeszcze o jednej kwestii zapomniałem. Jedną kwestię miałem omówić, mianowicie kwestii właśnie wyposażenia. To jest kolejna kwestia, która ma wpływ na opłacalność zakupu. I teraz tu jest największy dylemat, ponieważ moim zdaniem najbardziej opłaca się kupować pilarki wyposażone już w markową prowadnicę, w markowy łańcuch. I to jest przewaga NAKA nad NAKSem, ponieważ my tak naprawdę nie wiemy, czy ten NAX ma chińską prowadnicę pomalowaną w barwy NAXa i chiński łańcuch, czy zamówił prowadnicę w Oregonie, znaczy w zakładach Oregona, tylko żeby była pomalowana w barwach NAXa. No tego nie wiemy. W tym momencie możemy tylko liczyć na uczciwość sprzedawcy, że tam nie jest jakaś chińska plastelina, tylko jest coś lepszego. Natomiast kupując typowo NAKA, mamy do wyboru egzemplarze. Albo wyposażony w chińską prowadnicę i chiński łańcuch, albo prowadnicę Oregona i łańcuch Oregona. No i tutaj są dwa dylematy. Osobiście uważam, że bardziej opłaca się kupić pilarkę wyposażoną już w markową prowadnicę i łańcuch. Jednak kolejnym problemem chińskich pilarek jest to, że importerzy nagminnie dołączają zbyt długie prowadnice do swoich maszyn w stosunku do możliwości. To znaczy, teoretycznie mogą pracować na takich długich prowadnicach, ale w praktyce no, długa prowadnica, większe obciążenie, zwłaszcza jak tniemy grube drewno. Przy pracach z drobniejszym drewnem taka maszyna jest cięższa, prowadnica swoje waży, łańcuch też swoje waży. Dodatkowo dłużej zajmuje ostrzenie, więcej zębów do naostrzenia. Łańcuchy są droższe i w tym momencie jest dylemat, ponieważ różnica w cenie jest na tyle nieduża, że tutaj mamy 559 zł, tutaj jest 639 zł, to jest 80 zł różnicy. Za 80 zł nie kupimy prowadnicy łańcucha Oregona, zwłaszcza tej długości. Więc zakup jak najbardziej opłacalny. Ale jest pewno ale, jest pewne ale. Jeżeli planujemy zmienić prowadnicę na krótszą w celu, no, żeby pilarka była lżejsza, bardziej poręczna, żeby łańcuchy były tańsze, żeby szybciej szło ostrzyć, a nie potrzebujemy takiego smoka o długości 50 cm, no to bardziej opłacałoby się zakupić ten egzemplarz, bo jest tańszy, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczymy na przykład na krótszą prowadnicę i dobry łańcuch. Natomiast jeżeli chcemy od razu mieć dobry łańcuch, dobrą prowadnicę, no to bardziej opłacalna jest ta wersja. Dodatkowo w przypadku NAKA dochodzi jeszcze problem gaźnika, ponieważ w wersji z chińską prowadnicą, z chińskim łańcuchem mamy też chiński gaźnik. Tutaj mamy gaźnik Walbro,
Oczywiście nie oszukujmy się, to nie jest oryginalny gaźnik Walbro. Współcześnie produkowane gaźniki Walbro osiągają takie ceny, że podstawowy gaźnik do jakiejś podstawowej pilarki typu Echo czy Shindaiwa kosztuje tyle, co cała chińska pilarka. Więc prawdopodobnie są to jakieś stare konstrukcje Walbro robione na licencji. Ewentualnie jest taka możliwość, że licencja na te gaźniki już dawno wygasła i po prostu Chińczycy mogą skorzystać z tych projektów, ale zapłacili za możliwość, o tutaj nie ma, ale prawdopodobnie zapłacili za możliwość używania znaczka Walbro, żeby móc na swoich produktach przykleić tą naklejkę i udowodnić, że to są gaźniki Walbro. Jednak nie da się ukryć, że są one dużo mniej awaryjne i dużo mniej kłopotliwe w eksploatacji niż chińskie, więc faktycznie opłaca się kupować chińskie pilarki z gaźnikiem Walbro. Nieważne, czy to jest oryginał, czy to jest konstrukcja oparta na dawnych projektach tego producenta, aczkolwiek opłaca się kupować. No i takie dylematy zakupowe można mieć. Czy stawiać na chiński produkt i później zmienić prowadnicę na krótszą i łańcuch na markowy, czy od razu kupować z markowym łańcuchem i prowadnicą i lepszym gaźnikiem. W przypadku Krysiaka no, też takie dylematy się zdarzały. Ja kupiłem pierwszego faworyta od Krysiaka właśnie z prowadnicą Oregona i łańcuchem Oregona, ale bardzo szybko zmieniłem. No, to są dobre podzespoły, tylko że tam była prowadnica 45 cm przy pilarce o mocy 3 koni mechanicznych i pojemności 53 cm. Więc stwierdziłem, że do mojej pracy jest po prostu za długa i przyda mi się przy innych okazjach albo do innej piły. I zakupiłem króciutką prowadnicę 33 cm, ponieważ miałem bardzo dużo drewna budowlanego do pocięcia, pobudowlanego. I stwierdziłem, że taka króciutka prowadnica mi wystarczy. A dzięki temu mogłem kupić dużo łańcuchów do testowania, bo były tańsze. Szybko się ostrzy, bo mało zębów do ostrzenia. A drewno budowlane jest zabrudzone, więc łańcuchy też szybko się tępią. No więc to by było na tyle, jeśli chodzi o opłacalność zakupu chińskich pilarek. Mam nadzieję, że odcinek nie był zbyt chaotyczny, ale temat jest naprawdę obszerny. Mam nadzieję, że przekazałem to, co chciałem przekazać. Na co dzień jestem dość elokwentny i w dyskusji swobodnie i płynnie się wysławiam, o tyle przy nagrywaniu jakoś czuję się trochę jeszcze nieswojo i nie wszystko mi wychodzi tak, jakbym chciał przekazać. A skoro klikam już tutaj po stronach Krysiaka, to powiem szczerze, że bardzo chciałbym tą maszynę przetestować. Nie wiem, czy będzie mi dane. Nie mam już funduszy, żeby zakupić. Ale mam nadzieję, że jeśli firma Krysiak trafi kiedyś na mój kanał, to może się pokuszą o przekazanie mi do testów takiej maszyny. Dlaczego się interesuje? Otóż pan Krysiak miał taki zamysł, że wśród tych swoich marek, trzy marki pilarek, Faworyt, Lider i Handy. Faworyt miał być taką marką premium, czyli to miały być takie flagowe pilarki pana Krysiaka, czyli lepiej wykonane niż pozostałe. Ale ostatnio dołączył jeszcze markę Faworyt Pro. To są jeszcze lepiej wykonane maszyny, właśnie z 3-letnią gwarancją, czyli coś konkurencja dla... Oj, już wyłączyłem, o tu. Konkurencja dla Naxa. I tyle, że to jest faktycznie konkurencja dla Naxa. Spójrzcie tutaj, to jest pilarka o pojemności 56 cm sześciennych, 5,5 kg, czyli niewiele większa od standardowych modeli, które u Krysiaka już od wielu lat są w sprzedaży, 3 cm więcej, ale dzięki temu udało się zachować przyzwoitą moc. Instrukcja obsługi, otworzymy. Dane techniczne. Proszę, 2,35 kW. To jest 3 konie z hakiem. (2,35 × 1,36). Tak w zaokrągleniu jest taki przelicznik, kilowatów na konie mechaniczne. To jest, proszę,
mamy prawie 3,2 konia. Waga netto z łańcuchem prowadnicą 6,8 kg. No więc jest to realna konkurencja dla flagowego Naxa. Jest to poważna konkurencja dla tej maszyny. Nie przepłacamy za jakieś znaczki firm zewnętrznych. A maszyna kosztuje... Ojej, pogubiłem się. A maszyna kosztuje, proszę. Możemy sobie porównać. Prawie 3,2 konia z mniejszej pojemności, co oznacza niższe spalanie. Do tej ceny z takiej pojemności i przy takiej wadze. To na pewno nie jest waga z prowadnicą łańcuchem. Prowadnica 50 waży jak smog, więc cała pilarka będzie cięższa. Tylko jedno, co mnie tutaj nurtuje, to kwestia prowadnic, ponieważ Krysiak swego czasu rozdzielał prowadnice chińskie, a prowadnice Oregona, czyli można było kupić, tak w przypadku Naka, pilarkę z prowadnicą chińską i pilarkę z prowadnicą Oregona i łańcuchem Oregona. Natomiast w serii Pro zrobił ten sam numer co Nax, czyli prowadnice są już stylizowane pod promowaną markę i w tym momencie nie mamy pewności, czy jest to markowa prowadnica, czy jest to po prostu Chińczyk trochę lepszej jakości. No, chciałbym tą maszynę dostać w swoje ręce, żeby ją przetestować, obejrzeć i sprawdzić, co jest warta. Natomiast patrząc na cenę i suche dane, jest to na pewno poważna konkurencja do Naxa. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że nie przynudzałem zbyt dużo. Następne materiały będą jeszcze ciekawsze. Do usłyszenia. Cześć. Ah.